nieprzespane noce. Ona była malutka. Ja musiałam ją non-stop nosić na rękach. Ona płakała, nikt nie wiedział dlaczego. Nie wiedziałam, gdzie jestem. Nie mogłam stanąć na nogach, bo się przewracałam. W grudniu 2020 roku to Marcel ważył 30 kilo i miał 128 cm wzrostu. Bo nie byliśmy w stanie mu pomóc w żaden sposób. To był okrutny czas. To było bardzo ciężkie. Nie ma czegoś takiego, że nie damy sobie rady. Zawsze damy. A jeśli w grę wchodzi życie naszego dziecka? Przeszłam badania i profesor powiedział, wie pani, trzeba operować zastawkę. Natychmiast mnie operowali. I dzięki temu jestem tu. Że ten lek serio zaczął działać. Gram, biegam i jest dobrze. Zdrowy syn. Ja jestem wdzięczna tak naprawdę za każdy dzień, kiedy patrzę na Hanię i widzę, ile pokonałyśmy razem. Badania kliniczne dały mi szansę na dalsze życie i to dobre życie. No po prostu zdrowie. Hani, nam, można powiedzieć, drugie życie.